Chorzowie powstała największa na Śląsku tężnia. Od kilku dni mieszkańcy mogą korzystać z jej uroków. Tężnia ta powstała na skutek rozmów z mieszkańcami, z konsultacji społecznej. Szukaliśmy pomysłu na tą część, na tą zieloną część centrum, jaką jest tutaj park. Mieszkańcy wybrali tężnię, no i dzisiaj ona już jest gotowa. Stoi tutaj, jest do dyspozycji mieszkańców, nie tylko Chorzowa, ale i całego Śląska. Jest bardzo komfortowa, bo można do niej, przy niej przyjść, usiąść. Zasięg oddziaływania jest bardzo szeroki. Ze względu na swoją wielkość i gabaryty powoduje, że można usiąść na całym tutaj parku, no i cieszyć się niewątpliwie pozytywnym wpływem solanki. Zapytaliśmy mieszkańców Chorzowa, co myślą o powstałej tutaj tężni. Bardzo fajna i bardzo dobra. Tutaj się oddycha. Bardzo z tamtej strony troszkę wiatr wieje, wie pani, a z tej strony się lepiej oddycha i takie kropelki troszkę idą. No bardzo fajna sprawa. No malutka jest przede wszystkim. Tych ławek powinno być z tamtej strony więcej ewentualnie, no ale ostatecznie może być. Dla Chorzowa wielka sprawa. Co państwo myślą o powstałej tutaj tężni? Właśnie widzę, że powstała. Że coś uruchomili, no ale... Miejsce może i miejsce nie ciekawe, bo jest taka dzień, no ale zawsze trochę świeżego powietrza. No tak to zawsze jakieś urozmaicenie. Wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć świeżego powietrza, serdecznie zapraszamy. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z koronawirusem.